Witam Państwa, Jakub Jurek. Zapraszam na wydarzenia sportowe. Już w piątek kolejne spotkanie w ramach Lotto Ekstraklasy rozegra KGHM Zagłębie Lubin. Podopieczni Piotra Stokowca zmierzą się w wyjazdowym meczu z Brookbet Termaliką Nieciecza. Wyniki osiągane przez podopiecznych Piotra Stokowca w ostatnich meczach są zdecydowanie poniżej oczekiwań. Lubinianie w poniedziałek przegrali swój trzeci mecz z rzędu i spadli w tabeli na siódme miejsce. Myślę, że to w głowie na pewno trochę jest, że nie wygraliśmy tego ostatnich trzech spotkań, czy nie wiem ilu. Trzy mecze zostały nam do końca zimy, no musimy zrobić wszystko, jak najwięcej punktów ugrać. No teraz no, wszystko fajnie, jak się wygrywa. No, musimy pokazać teraz, jak naprawdę nasze Zagłębie to, jak, że możemy podnieść się po takim momencie, po tych porażkach i wywindować się do góry. Sezon 2016-2017 pokazuje, że w Lotto Ekstraklasie nie ma już łatwych rywali, dlatego szczególnie w wyjazdowych meczach może być ciężko o punkty. No każdy mecz jest trudny. Pojechaliśmy na Koronę i pokazali, że początek to był tylko i wyłącznie przypadek, bo fajnie grali. My słabo zagraliśmy w tym spotkaniu i naprawdę nie ma tych spotkań, no bo tak samo jak wygrywaliśmy spotkania, to wszystko było takie... Nikt nie odda za darmo punktów przede wszystkim. No, tak samo musimy to wyrwać, wyszarpać. Każdy musi dać się maksa i wierzę w to, bo chłopaki dają i po prostu... To, że nam nie poszło, to na pewno nie jest brak zaangażowania, bo ja ręczę za tych chłopaków, że dadzą się wszystko i dają. Piątkowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 18. Adam Buczek na 5 kolejek przed końcem przejął KGHM Zaram Polkowice. Pod jego wodzą drużyna nie przegrała żadnego z meczów. Za KGHM Zaram Polkowice bardzo ciężka runda w trzeciej grupie trzeciej ligi. Po słabszym początku sezonu Jarosława Pedryca na stanowisku trenera zastąpił Adam Buczek, który we wtorek był gościem programu piłkarskiej niższej ligi. Najważniejszą dla mnie rzeczą po przejęciu zespołu było jakby zwrócenie uwagi na organizację gry po mojemu. Na mój pomysł, w jaki sposób ja to widzę i w jaki sposób chciałbym, żeby ten zespół funkcjonował. I ten moment, kiedy przejąłem zespół, bardzo dużo czasu poświęciliśmy na organizację gry zarówno w ataku i w obronie. Według Adama Buczka przejął on drużynę bardzo dobrze przygotowaną od poprzedniego szkoleniowca. Ja uważam, że drużyna była dobrze przygotowana do sezonu przez Jarka Pedryca, bo te mecze, które graliśmy z tymi zespołami, czy na Skrze Częstochowa, czy z Zabrzem, ze Stalą Brzeg, może nie ze Ślęzą, ale były na bardzo dużym poziomie takiego biegania, bo nawet trener, sędzia, który sędziował, to mi chłopcy powiedzieli, w Zabrzu, zwrócił uwagę na tempo tego meczu. Spotkały się dwie drużyny, gdzieś tam młode w Zabrzu. Młodzież z Zabrza i młodzież z Polkowic. Troszeczkę starsza, ale dalej młodzież. I te tempo meczu było bardzo dobre. KGHM Zadam Polkowice po rundzie jesiennej zajmuje 10. miejsce w tabeli. W Zadziorze Buczyna upatrywało się jednego z faworytów grupy pierwszej Legnickiej A-klasy. Plaga kontuzji na początku sezonu znacząco w tym przeszkodziła. Zadzior Buczyna z każdym kolejnym meczem prezentował się coraz lepiej w rozgrywkach grupy pierwszej Legnickiej A-klasy. Drużyna prowadzona przez Mariusza Juraka, gdy przestała się borykać z kontuzjami, grała zdecydowanie lepiej. Paradoks jest taki, że okazało się, że na koniec, na ostatnich właściwie czterech meczach miałem komplet zawodników, no i te wyniki były zdecydowanie inne. Ja uważam, że można było mimo wszystko z tej rundy troszeczkę więcej wycisnąć, natomiast no chcemy dobrze się przygotować do następnej rundy, no i jeszcze mimo wszystko powalczyć. Szkoleniowiec Zadziora podkreśla, że jeśli ktokolwiek miałby dojść do zespołu, musi pasować przede wszystkim do szatni. Tutaj byłbym bardzo ostrożny, ponieważ jeżeli ktokolwiek miałby dojść do Zadziora, to musi odpowiadać mentalnie, piłkarsko, także to nie jest taka prosta decyzja, że bierzemy kogo podejdzie. Musi to być osoba, która naprawdę chce, pasuje do zespołu, to wtedy ewentualnie możemy sprawdzić, czy tego zawodnika weźmiemy. Zadzior Buczyna rundę jesienną zakończył na 5. miejscu w tabeli. I to wszystko w wydarzeniach sportowych. Państwu dziękuję za uwagę. Na kolejne zapraszam już jutro.